Może gdyby nie wojna i nie sam wybuch domu, bomby i walącego się domu, może historia Tereski i jej życie miałoby zupełnie inny ciąg dalszy, inną historię, może by się inaczej ułożyło, ale ułożyło się jak się ułożyło. Moja siostra nie była łatwym człowiekiem. Często doznawałem od niej drobne jakieś urazy, wymówki, a czasami chwytała mnie po prostu za włosy i potrząsała i o szafę, czy o jakiś inny mebel. W miarę jak płynął czas i dorastała, zaczęła mieć tendencję do podkradania drobnych pieniędzy z kieszeń naszych znajomych, którzy przychodzili i wieszali na przedpokoju na wieszaku palta, płaszcze. A poza tym zaczęła kupować papierosy, zaczęła palić papierosy, jak również zaczęła podpijać wino. W pewnym momencie, jak u nas była kobieta taka, która pomagała mamie w domu i prasowała różne rzeczy, prała, to tam do tych procesów używała taki środek tri, tak to się nazywało. Ono miała ten środek zapach taki, pierwszy chyba z narkotyków, jaki wtedy był. I ona zaczęła sobie wąchać to i to wpływało na poprawę jej samopoczucia. Tutaj wchodzimy do pokoju, to taka służbówka, takie bardzo małe pomieszczenie, w którym na parapecie tam właśnie stał taki gąsiowy z alkoholem i Tereska, tutaj sobie po kryjomu brała sobie, przelewała sobie przez rurkę do swojego kubka i popijała. Parapet, nawet to okno, wszystkie okna były wymienione, a to okno, tak jak było w czasie wojny, nie zostało nic zmienione, pęknięte jest i parapet też jest ten sam. Ja się jej naprawdę bardzo bałam. Jako mała dziewczynka przychodziłam tutaj z mamą do swojej babci, to ona siedziała przy stole, miała swoje misie, swoje kredki, a ja po prostu chciałam jej wziąć jakąś do ręki, to brała ołówek albo kredkę i tak dziap, a to w rękę. Normalnie rysowała domy z kominem i tak dalej, czyli potrafiła to narysować. A tam po prostu jakoś miała, jak jej kazali dom narysować jako dom, no to widocznie to takie miała skojarzenie wtedy. Czyli to nie było tak, że ona nie potrafiła rysować, nie, że ona malowała paskudę? Ona potrafiła normalnie rysować. A to ten rysunek, który jest na tym słynnym zdjęciu, to wynika, mi się wydaje, z emocji, że ktoś jej kazał dom narysować, to jakaś jej się tam, nie wiem, otworzyła jakaś szufladka, żwórtka i przypomniało jej się właśnie ta chwila, kiedy ją z tą szczęście spotkała. Tak mi się wydaje. To z moją mamą, Jadwigą, Niunia uciekała z palącego się domu w czasie powstania warszawskiego. Z tym, że ja nie znam zbyt wielu szczegółów, dlatego że moja mama była bardzo
bardzo nerwowo się w czasie tego opowiadania się zachowywała i po prostu unikała w ogóle tego tematu. W pewnym momencie rozmawiałyśmy i okazało się, a już nie znałam z opowiadań, okazało się, że teściowa moja jeździ do Pruszkowa, do niej, do szpitala, bo tam była.